Rozmowa dnia. A w naszym studiu dr Janusz Domański, prezes Fundacji imienia Karola Eugeniusza Lewakowskiego. Witam pana. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Na stronie państwa fundacji znajduje się takie oto zdanie. Kształtowanie postaw obywatelskich w duchu polskiej racji stanu poprzez propagowanie szacunku do dokonań narodowych, społecznych i kulturowych Polski. To, jak rozumiem, motto fundacji. Tak, i w jakimś zakresie również dziś charakter działalności statutowej wpisany do statutu i realizowany z konsekwencją. No właśnie, a w jakim stopniu udaje się kształtować te obywatelskie postawy? No udaje się kształtować i mamy w tym sprzymierzeńców, choćby takie gremium jak Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, który pod koniec roku ubiegłego w grudniu przyjął dwie uchwały. Pierwszą uchwałę o uznaniu roku 2014 rokiem Oskara Kolberga i drugą uchwałę poświęconą osobie Włodzimierza Przerwy Tetmajera. No właśnie. Używamy nazwiska Włodzimierz Tetmajer. Bo można mylić z Kazimierzem, bratem przyrodnim. Często się tak dzieje. Spotykamy się przy okazji tej niedawnej decyzji Sejmu. Od razu uspokajamy, nie będzie nic albo prawie nic o polityce, ale przyznać trzeba, że rzadko mamy z taką jednomyślnością na wiejskiej, bo to jeśli chodzi o uchwałę w sprawie uczczenia pamięci Włodzimierza Tetmajera 90. rocznicę śmierci, za tą uchwałą głosowało 429 posłów. Wszyscy obecni na sali. Skąd taka jednomyślność, jak pan myśli? No wszyscy, którzy weszli do panteonu wielkich ludzi, nieżyjący, już nie dzielą. Bardziej dzielą żyjący. Jest to taki symptomatyczny przejaw uprawiania przez nas polityki. Wydaje się, że właśnie trzeba sięgnąć do takiej osobowości, jaką był Włodzimierz Tetmajer, który był na owe czasy człowiekiem niezwykłym. Chociaż było w tych czasach również wielu ludzi, którzy obdarzeni byli przez opatrzność wieloma talentami, czy to pisarze, czy to malarze, wielcy nasi, tacy jak Gierymski, Kossak, Mehofer, czy pisarze Rejmund Sienkiewicz. Natomiast wydaje mi się, że ten, o którym mówimy, mianowicie Włodzimierz Tetmajer, był człowiekiem wielu talentów, wśród których również trzeba wymienić jego uzdolnienia malarskie, ale był przede wszystkim chyba, i tak został zapamiętany, wielkim politykiem. I między innymi chyba dlatego ta uchwała Sejmu. Był to okres walki o niepodległość. Włodzimierz Tetmajer uczestniczył w tym sposób czynny, bo zarówno był członkiem Komitetu Narodowego Polskiego, a wcześniej jeszcze był posłem do Parlamentu Wiedeńskiego. I wtedy nie lada odwagi trzeba było, żeby wygłosić przemówienie i apel do zaborców o odtworzenie państwowości polskiej w granicach zaborów. Zrobił to Tetmajer, narażając się oczywiście, ale to uczynił. I to go statuuje wśród tych ludzi, którzy byli niekonwencjonalni. W sprawach osobistych też był niekonwencjonalny, bo ożenił się z Włościanką Anną Mikołajczykówną i przeżył z nią życie, inspirowany przez wartości ludowe. Tak ważne również dla wielu innych, którzy czerpali natchnienie do swojej twórczości ze wsi. Jak współczesny powiedział człowiek dzisiejszy zupełnie, profesor Mleczko, że Pan Bóg stworzył w pierwszej kolejności wieś, a dopiero później ludzie stworzyli miasta. A warto nadmienić, że Włodzimierz Tetmajer został uwieczniony przez Stanisława Wyspiańskiego w Weselu, w słynnym dramacie. Występuje tam jako gospodarz, a wiemy to wszystko dzięki plotce o Weselu Tadeusza Boja-Żeleńskiego. Przytoczę krótki fragment. Wesele Rydla odbywało się w domu Tetmajera. Było huczne, trwało, o ile pamiętam, wraz z czepinami ze 2 czy 3 dni. Nie jeden z gości przespał się wśród tego na stosie paltotów, potem znów wstał i hulał dalej. No tak, to jest
taka wizytówka obyczajów, może tych obyczajów, które niekoniecznie kultywujemy, trzydniowe wesela, ale również wydaje mi się, że i to wesele, i osobowość Rydla, to jest kwintesencja tego, od czego zaczął Włodzimierz Tetmajer, audentyzmu, który on prezentował w swoim zachowaniu i wszędzie. No, dramat narodowy wyspiański to jest jakby taka wizytówka nas, Polaków, o aktualnych ciągle treściach i między innymi tej treści skłonność do biesiadowania, ale też i skłonność do zrywów narodowych, ale też skłonność do rzeczy wielkich i jednoczymy się wtedy, kiedy takie rzeczy wielkie trzeba osiągać, między innymi właśnie to, czym się zajmował i w czym aktywnie funkcjonował Włodzimierz Tetmajer, mianowicie w ruchach narodowo-wyzwoleńczych, właśnie w ruchu niepodległościowym, w walce o niepodległość. Polski zresztą bardzo skutecznie i na przestrzeni czasu. Przecież był prezesem Strzelca Krakowskiego, później, jak już wspomniałem, członkiem władz, współpracownikiem bliskim nie tylko Piłsudskiego, ale również Witosa, w którego rządzie znalazł się. Poseł Jerzy Fedorowicz, związany z Krakowem, o Tetmajerze w Sejmie mówił tak: pełen pasji polityk i jednocześnie patriota. Tak, tak, ale mamy też i dzisiaj również takich ludzi, którzy kultywując tradycję, nawiązując do twórczości Tetmajera, działają w swoim obszarze. Takim jest właśnie Stanisław Dziedzic, którego tegoroczną nagrodą imienia Włodzimierza Tetmajera wyróżniła Fundacja Karola Eugeniusza Lewakowskiego. No właśnie, bo państwo fundacja przyznaje nagrody imienia Włodzimierza Tetmajera. Jak pan sądzi, z czego wynika to, że tak mało wciąż wiemy o Włodzimierzu Tetmajerze, a więcej na temat jego brata Kazimierza? Być może również i dlatego, że nie zbyt wiele miejsca poświęcamy na popularyzację jego osoby. Nie za często sięgamy do jego twórczości, nie za często przywołujemy jego dorobek. Wydaje mi się, że to powinno się zmienić. Może i ta uchwała, a może również to, że mamy rok Oskara Kolberga, który nazywany był pozytywnie tetmajerowskim, czyli pozytywnie chłopomańskim. Dzisiaj może jest czas o tym, na to, żeby o tym szerzej mówić i przybliżać społeczeństwu te dwie osobowości, tak bardzo bliskie sobie. Bo chłop potęgą jest i basta, tak mówił gospodarz Tetmajer w Weselu Wyspiańskiego. Nagrodę imienia Włodzimierza Tetmajera przyznaje Fundacja imienia Karola Eugeniusza Lewakowskiego. To współtwórca Polskiego Ruchu Ludowego. Tak się wspólnie zastanawialiśmy w studiu przed rozmową, czy gdyby zrobić taką sondę w Sejmie wśród polityków PSL-u, kim był Karol Eugeniusz. Ciekaw jestem, jaki byłby wynik tej sondy. Różnie mogłoby być, natomiast myślę, że nie jest to powszechnie znane, że Karol Eugeniusz Lewakowski, pierwszy prezes PSL-u, był też posłem do Parlamentu Austro-Węgierskiego, ale dla odmiany był to działacz społeczno-gospodarczy, który poświęcając się gospodarce, wiele robił na rzecz działalności społecznej. Angażował się bardzo w działalność społeczną i jego postać zapisała się jako człowieka reformatora, jako wybitnego społecznika. Można byłoby oczywiście zrobić taką sondę. Ciekawe byłoby, jakby to wypadło, ale myślę, że wielu członków PSL-u wspomina tą postać. Sprawdzimy. I tym sposobem przybliżyliśmy państwu i sylwetki Karola Eugeniusza Lewakowskiego, a także Włodzimierza Tetmajera. Chłop potęgą jest i basta. Naszym gościem był dr Janusz Domański, prezes Fundacji imienia Karola Eugeniusza Lewakowskiego. Dziękuję panu. Dziękuję państwu, dziękuję panu.